Muzeum Historii Europy. Swego rodzaju tożsamościowa, ideologiczna kapliczka zlokalizowana opodal Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Czy może raczej świątynia. O unijnej wizji historii Europy bardziej niż to, co w tym muzeum jest, mówi to, czego w nim nie ma. Jeśli nie przesłuchalibyśmy starannie wręczonego nam przy wejściu audiobooka, trudno byłoby nam znaleźć jakiekolwiek odniesienia do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, do tego całego Christianitas, które ukształtowało europejską cywilizację. Ma się wręcz wrażenie przeskoku od mitu o Europie porwanej przez byka wprost do rewolucji francuskiej, do czasów określanych mianem wieku rozumu, postępu, rozwoju techniki i technologii. Wydaje się, że wcześniej nie było nic, a już na pewno nic godnego uwagi. Przyjechaliście do Mordoru. Przyjechaliście do Związku Sowieckiego i III Rzeszy Wash and Go w Wiedniu. Tu jest stolica, która na zewnątrz jest dekoracją filmową albo sitcomową i obfituje to nawet w szereg różnych sympatycznych, bo komicznych efektów. Zaczniemy od poziomu metapolityki. Tu jest dom historii Europy. To jest muzeum. Ale wchodząc tam, rozumiecie od razu, że wchodzicie do świątynki masońskiej. Że cała ta sprawa ma charakter quasi-religijny. No a wiadomo, że jak ludzie przestają albo nigdy nie zaczęli wierzyć w Pana Boga, w Trójcy Świętej Jedynego i Jego Matkę Najświętszą, no to wierzą w byle co. I do tego byle czego dorabiają byle jakie teorie. I teraz ten poziom metapolityczny, to muzeum historii, jest bardzo ważnym wprowadzeniem do tej formacji, do tego katechizmu eurokołchozowego. Tutaj ta Europa masońska, rewolucyjna, hitlerowsko-stalinowska w nowym wcieleniu, ona tutaj dorabia sobie do tej smutnej rewolucyjnej praktyki, dorabia sobie swoją wersję historii. I tu zobaczycie tę wersję historii. I zwróćcie uwagę na to, co tam jest i zwróćcie uwagę na to, czego nie ma. Czego nie ma? Czego nie ma w tej Europie, którą oni sobie cenią i której chcieliby być jedynymi gospodarzami, no i kapłanami. Większa część multimedialnych ekspozycji epatuje nas cierpieniami I i II wojny światowej. Mamy liczne odniesienia do komunizmu i finalnie za rączkę jesteśmy prowadzeni do konkluzji, że przed tymi wszystkimi wojennymi strasznościami uchronić nas może tylko Unia Europejska, ostateczny, najdoskonalszy, choć nieukończony jeszcze wytwór myśli ludzkiej. Za rączkę prowadzona jest również młodzież, która w ramach zajęć zwiedza muzeum, wypełniając jakieś kwestionariusze. Jak wrażenia z wizyty w muzeum, które miało przedstawiać historię Europy? No, szanowni Państwo, ktokolwiek, kto zna historię na poziomie podstawowym w zakresie Europy, czy nawet w szerszym kontekście, częściowo i Polski, to może się tam zorientować, że mamy do czynienia z całkowitym zafałszowaniem, wybraniem tendencyjnym pewnych faktów i jak gdyby zinterpretowanie ich w taki sposób, że ma się to pokrywać z pewną wizją takiej neokomuny europejskiej, bo mamy tam na przykład rodzaj takiego klipu, gdzie przesuwają nam się pewne obrazy, które mogą działać nawet podprogowo. No i tam kogóż tam widzimy, no tam zaczyna się od wielkiej rewolucji francuskiej, karty praw człowieka i obywatela. Jak wiemy, czym się to skończyło, mnóstwem morderstw, zabójstw, a w końcu rewolucja pochłonęła swoje dzieci. Potem, drodzy Państwo, mamy jeszcze inne fragmenty. Generalnie widzimy tam osoby, które najchętniej chyba by zniszczyły cywilizację, która ma jakikolwiek odcień konserwatywny. Widzimy tam pana Marksa z kapitałem w ręku, a pod spodem widzimy jak gdyby inne kraje, które miałyby skłaniać się w tym kierunku rozwoju. I no, drodzy Państwo, to w jakiś taki jawny sposób potwierdza nam i unaocznia
czym jest ta organizacja i do czego dąży. To jest organizacja, która zmieniła się ze struktury gospodarczo-ekonomicznej w jakiś twór ideologiczny, który ma przeprowadzić pewien eksperyment w skali światowej, eksperyment socjologiczno-etyczny, generalnie ma nas zdeprawować, stworzyć z nas niewolników bez jakiejś wiedzy historycznej, bez odniesień do tradycji, do języka, do kodu kulturowego, ciemną masę, która ma głosować na lewaków. Dziękuję Państwu. Myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że nie ma tu polskich akcentów. Mamy na wystawie makietę obozu zagłady, obok paszkwil pana Grossa sąsiedzi, a nad tym wszystkim cytat, słowa Aleksandra Kwaśniewskiego wypowiedziane w 2001 roku w Jedwabnym, w którym przypisuje winę za mord Polakom, wpisując się w pedagogikę wstydu, w której z Polaków, ofiar niemieckiej machiny zagłady, próbuje się zrobić sprawców. Muzeum Historii Europy pokazuje, jak skuteczna jest to pedagogika. No tak, prawidłowa sugestia była, to nie jest Muzeum Historii Europy. To jest tak, jakby ktoś miał zagrać jakiś długi utwór muzyki na przykład klasycznej, ale wziąłby na przykład 2-3 nuty i z tych nut skomponowałby jakąś totalnie odjechaną improwizację. Improwizację po jakiejś wielkiej libacji. To nie jest w ogóle historia Europy, bo jeśli na samym początku Karol Marx jest przedstawiany z dwoma tablicami na wzgórzu, jak Mojżesz z 10 przekazaniami, z dwoma tablicami, gdzie na jednej tablicy ma napisane manifest partii komunistycznej, a na drugiej ma napisane kapitalizm, to dzieło, które wiekopomne napisał, no to to nie jest historia Europy. To nie jest historia Europy, bo jeśli są puszczane w animacji fajerwerki, sztuczne ognie i z tych sztucznych ogni, te sztuczne ognie spadając na ziemię, jest tak zrobiona animacja, spadając na ziemię, robią się z tego głowy monarchów europejskich, ścinanych na gilotynie, no to jest krwawa, okrutna, złowieszcza parodia historii, to co było najgorsze, no to coś okropnego, to jest, wszystkim polecam, żeby tutaj przyszli, bo teraz już wiem, że najdelikatniejsze określenie tego miejsca, naprawdę i to takie z wyrozumiałością, to jest stwierdzenie Eurokołchoz. To nie można powiedzieć Unia Europejska. Unia Europejska to się kojarzy z czymś, z jakimś, powiedzmy, zjednoczeniem. Nie, bo to musiałby być wokół jakiejś wartości. To jest, jeśli już zjednoczenie, wokół antywartości, bezwzględnie.
Moje wrażenie jest, dalej podkreślę, że puste. Moje wrażenie jest bardzo puste, jeżeli chodzi o to muzeum. Nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Z racji tego, że nie ma tam żadnych wartości chrześcijańskich, a Europa została zbudowana, jak wszyscy powinni historycznie to wiedzieć, na wartościach chrześcijańskich, na cywilizacji łacińskiej. Nie ma tam odniesień do Pana Boga, nie ma tam odniesień do wartości naszych chrześcijańskich, gdzie chrześcijaństwo zniosło niewolnictwo, zniosło przymusowe małżeństwa, zniosło zabijanie, kary śmierci, torturowanie. Więc jest tam taki etos Unii Europejskiej, która ratuje cały świat. Bardzo dużo wojen, odniesienia właśnie do różnych lat. Natomiast na tym etapie, na którym jesteśmy, ja mam takie osobiste wrażenie, że Parlament Europejski i Unia Europejska to są narzędzia III Rzeszy do odbudowania swojej potęgi. Bez żadnego, ani jednego wystrzału, tylko poprzez represję ekonomiczną, gospodarczą. A Polska ma być jednym z landów, na co ja osobiście się w ogóle nie godzę. Nie chcę, żeby Polska była Polska, więc pojawia się pytanie po tym wszystkim, co ja zobaczyłam, czy naprawdę nie jest zasadny polexit. Zwiedzając ów obiekt, nie ja jeden chciałem czym prędzej stamtąd wyjść. Jakże to wymowne, że w muzeum mającym przedstawiać historię Europy, postawionym w mieście pełnym przepięknych katolickich kościołów i katedr, chrześcijańskie korzenie tej Europy praktycznie nie istnieją. Jednak być może wkrótce pojawi się tu więcej katolickich nawiązań. Zdjęcie, które za chwilę Państwo zobaczycie, zostało zrobione przez okno i przedstawia wnętrze jednego z pomieszczeń biurowych tego jakże postępowego unijnego muzeum.